by żadne głupie głosy onetów i tak dalej nie miały mocy oddziaływać na serca wiernych, którzy okazują się, które niewiasty ukazują się jak głupie niewiasty, głupie panny. Dla których głos onetu wystarczy, żeby nie przychodzić na mszę. Upraszajmy tutaj za siebie, byśmy takiej głupocie, takiej lekkomyślności. Widać, że to nie przysłowie z tymi blondynkami. Się nigdy nie poddali. A za tych, którzy jej się poddają, żeby z nią zerwali. Pan Bóg znalazł wśród nas mądrych, mądre niewiasty, mądrą niewiastę, którą znajdzie. By były wśród was, wśród nas. Najświętsze serce Jezusowe, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Dowiedziałem się dzięki szanownej pani, że ta niewiasta już nie przychodzi na mszę świętą w rycie rzymskim do domu pana ministranta. Nie zamierza też przychodzić już nigdy ani na pielgrzymkę się nie udać, ani na kolędowanie, więc raczej to nie jest skutek tych moich słów, które chyba nie przestraszyły tej niewiasty, skoro w niedzielę z nami do 13:45 spożywała śniadanie, kawę piła, aż się uszy cząsły, rozmawiając na swoich zwykłych tonach zabawowych, nie przejmując się w żaden sposób, nie w niedzielę, tylko w poniedziałek to było, żadnymi moimi słowami, natomiast jedno słowo, czy jakieś tam słowa z onetu wystarczyły, żeby właśnie takie tutaj skierować słowa do szanownej pani, z którymi dziękuję serdecznie, szanowna pani. Strzeżcie się głupoty, bo widać, że ma też wśród czcigodnych wiernych moc się szerzyć. Jakby ktoś, nazwijmy to, no tak jak chory, no, jak chory zaraża, głupotą też można zarażać, już zamierzył do końca życia nie przychodzić, to niech nie przychodzi. Pan Bóg z nim. Szczęść Boże.